Witajcie kochani w kolejnej lekcji plastyki. Dzisiejszym tematem będzie książka. Zrobię Wam krótki wykład na temat książki, ilustrowania książek, a także zadam zadanie, które będzie związane ze zrobieniem swojej własnej mini książeczki. Historia książki jest już dosyć długa. Zwoje papirusu były w starożytnym Egipcie. W różnych cywilizacjach tworzono rodzaje książek. Jak wiecie, w niektórych cywilizacjach książki były pisane na tabliczkach z gliny. Tak, na przykład Sumerowie. Jeżeli chodzi o książkę papierową i papier, to już niedawno mówiłam, że właśnie wynalazcami papieru, a więc i też druku i rodzaju książek są Chińczycy. W Chinach również po raz pierwszy stosowano technikę akwarelową do ilustrowania książek i również do malowania. Właśnie dlatego, że Chińczycy wynaleźli papier i jako pierwsi mogli wypróbować techniki malarskie, które nadawały się właśnie do użycia na papierze. Za chwilę pokażę Wam kilka takich technik. Jeżeli chodzi o historię Europy, to być może już niektórzy uczyli się na historii. Książka jako taka, można powiedzieć, istnieje w naszej kulturze europejskiej od średniowiecza. W średniowieczu te książki były wszystkie wykonywane ręcznie, gdyż nie mieliśmy jeszcze rozwiniętej techniki drukowania książek. I wszystko było wykonywane odręcznie, zarówno pismo, jak i ilustracje. Na początku każdego rozdziału ksiąg, na przykład Biblii, która była przepisywana całkowicie ręcznie przez mnichów i mniszki, umieszczano jako pierwszą literę taki inicjał ozdobny. Jeżeli ktoś jest ambitny i ma zdolności takie designerskie oraz lubi posługiwać się piórkiem i kolorami, to właśnie proponuję Wam wykonanie takiego inicjału lub strony mini książeczki z udziałem takich inicjałów. Za chwilę o tym powiem. Koło roku 1450, czyli pod koniec średniowiecza, Johannes Gutenberg wynalazł prasę drukarską, co nie znaczy, że był on wynalazcą ogólnie druku. Druk, jak mówiłam, pochodzi z Chin i Chińczycy pierwsi wynaleźli czcionki ruchome i to, co dzisiaj jest używane w druku. Natomiast Johannes Gutenberg właśnie udoskonalił tą technikę oraz stworzył typową już maszynę drukarską, podstawowe typy czcionek oraz ogólnie system wykonywania matryc do druku. Także można powiedzieć, że połowa XV wieku, lata 1400 były właśnie takim przełomem, który doprowadził do pojawienia się nowej epoki w dziejach kultury i historii, czyli renesansu. I właśnie dzięki wynalezieniu maszyny drukarskiej i upowszechnieniu druku, upowszechnieniu książek oraz odkryciom Kolumba, czyli dotarciu do nowego kontynentu, zawdzięczamy wszystkie te zmiany historyczno-kulturowe. No i teraz, moi drodzy, od Was zależy, co będziecie chcieli zrobić. Ja proponuję, żeby każdy zrobił coś, co po prostu sprawia mu frajdę. Jeżeli interesujecie się językiem polskim, możecie stworzyć streszczenie lektury w kilku stronach, nawet na dwóch, trzech stronach można to zrobić, ale ja bym chciała, żebyście to wykonali w formie książeczki. Mając papier, po prostu złóżmy ten papier kilkokrotnie, połączmy to w jakiś sposób, tworząc taką mini książkę. I możecie właśnie wykorzystać to do wszelkich przedmiotów. Czy to streszczenie lektury z języka polskiego, możecie wymyślić własną historię i to bardzo polecam najmłodszym klasom. Proponuję Wam wymyślić swoją historyjkę prostą, swoje własne postaci i stworzyć taką mini książkę, ewentualnie mini komiks. Starszym klasom polecam zrobienie tego, co Was najbardziej interesuje, czyli może to być książka związana z jakimś przedmiotem Waszym ulubionym. Może to być nawet książka pokazująca zestaw ćwiczeń z WF-u, jeżeli Wam się coś takiego podoba. Możecie zrobić ryciny, czy też rysunki, malunki, które będą przedstawiały ikony ćwiczeń i opisy do nich i będzie to super pomysł dla innych. Możecie stworzyć coś w rodzaju naukowej publikacji, na przykład z fizyki, chemii, historii. Tym, którzy interesują się historią, proponuję właśnie zrobienie na przykład jakiegoś wydarzenia historycznego albo ulubionej epoki, ulubionego czasu, ulubionego króla i zrobienie takiej historycznej kroniki z tego. Tutaj będzie właśnie można wykorzystać te średniowieczne inicjały i pobawić się w takiego dawnego kronikarza. Wybór tematu należy do Was. Sami zdecydujcie, co Was najbardziej interesuje, czy zrobicie coś z fantazji, czy wymyślicie swoją historię, swoje opowiadanie, czy też właśnie zrobicie coś zupełnie naukowego, prezentację w formie małej książki z rysunkami. Każda taka praca będzie super i nie mam nic do tego, co Wy wybierzecie. Podzieliłam to troszeczkę na kategorie, tak żeby każda klasa mogła wybrać dla siebie najbardziej odpowiedni temat i technikę.
Najpierw pokażę Wam technikę akwarelową, która przyda się Wam do ilustracji. Oczywiście możecie używać też rysunków ołówkiem, możecie robić grafikę, czyli odbijać coś zrobionego w innym materiale, możecie malować po prostu farbami, rysować pisakami, to zależy od Was. Ale chciałam Wam pokazać takie proste techniki, które mogą urozmaicić i udoskonalić Waszą pracę. Chciałam Wam tu pokazać taką książkę, właśnie wydaje mi się, że z chińskimi ilustracjami, właśnie akwarelowymi. Jest to opowieść, nazywa się The Magic Paintbrush. Bardzo podobają mi się te ilustracje. Książka została przez Daily Telegraph uznana za najlepszą ostatnią książkę obrazkową i właśnie takie książki proponuję Wam zrobić, jeśli chodzi szczególnie o najmłodsze klasy. Zobaczcie, główną częścią takiej książki są ilustracje. Tekst jest dodatkiem, czyli nie mamy tego tekstu tyle, ile w normalnej, fabularnej książce, tylko na przykład, zobaczcie, tutaj mamy ilustrację i tekst jest dodatkiem, więc jeżeli będziecie tworzyć swoją książkę, zaplanujcie miejsce, w którym będzie tekst, tak żeby ten tekst był dobrze widoczny, żeby on się znajdował na gładkim tle, nie musi być na białym, ale na jasnym tle i gdzie ten tekst będzie widać. Będziecie mogli go napisać, wykaligrafować tak, żeby był widoczny dobrze. No i zobaczcie, tutaj mamy właśnie użytą technikę akwarelową, która jest świetną techniką do właśnie książek. Można bardzo łatwo za pomocą wody rozprowadzić jasne kolory. Na tym rysujemy dopiero szczegóły. Można użyć techniki mieszanej, czyli robić tutaj na przykład, tak jak w tej książce, wyraziste kontury, które wypełniamy kolorem. Jeżeli będziecie coś takiego robić, to pamiętajcie, że raczej w przypadku akwareli zaczynamy od kolorów jasnych. Dlaczego? Ponieważ akwarela jest farbą wodną i musimy czekać na wyschnięcie kolejnych warstw. Jeżeli zaczniecie od koloru ciemnego, to przy nakładaniu jaśniejszego koloru możecie niechcący rozpuścić ten ciemny kolor i zamazać sobie pracę. Zaczynamy więc od warstwy najjaśniejszej. Zaraz zaprezentuję Wam, jak bardzo łatwo można to zrobić, tak żeby się nie napracować, a efekt byłby super. No i zobaczcie, później można zrobić ciemniejsze kolory. Możecie sobie naszkicować ołówkiem, zawsze praktycznie malarze, akwareliści robią to w ten sposób, że szkicują kontury, wypełniają jaśniejszymi kolorami, na końcu nakładając kolory ciemne i właśnie ciemne kontury, czy to cieniutkim pędzelkiem, czy nawet możecie użyć do tego pisaka. Ja tu mam taki profesjonalny pisak liner, czarny pisaczek, który jest bardzo cienki, którym można robić bardzo cieniutkie kontury i szczegóły na końcu swojej pracy. Pokażę za chwileczkę, o co chodzi. Przepiękne ilustracje, pokażę Wam jeszcze kilka. Zobaczcie, to wszystko właśnie jest malowane akwarelą i zawsze jest zostawione jakieś miejsce tekstu. Oczywiście Wy możecie zaplanować to w dowolny sposób. Tekst może być na dole, na środku, może być w jakichś figurach geometrycznych umieszczony, albo po prostu w dowolny, wybrany przez Was sposób. O, zobaczcie, bardzo fajnie zrobiona książka, przepiękne ilustracje. To jest właśnie w typowym chińskim stylu, ale Wy wybierzcie styl taki, jaki się Wam będzie najbardziej podobał. Oczywiście nie spodziewam się, że efekt będzie taki, aczkolwiek są osoby, które według mnie byłyby w stanie wykonać tak piękne ilustracje. Dobrze, kochani, więc teraz techniki, które mogą użyć wszyscy w swoich książeczkach. Żeby zrobić akwarelą tło, jasne tło, załóżmy, że chcę zrobić trawę i niebo, na których dopiero będę umieszczała następne szczegóły, postacie czy jakieś drobniejsze elementy krajobrazu. Najprościej do tego użyć farby. Może to być farba akwarelowa, ale ja nie mam akwareli. Będę używać akryli, które rozcieńczę po prostu wodą. Jest to równie dobre. Możecie użyć farb plakatowych, które też będziecie rozcieńczać wodą. Troszeczkę farby dajemy i teraz ja użyję gąbki. Niektóre klasy już robiły pracę gąbkami ze mną, więc nie będzie to żadna nowość, ale pokażę Wam, jak najłatwiej zrobić właśnie tło za pomocą... Troszkę mi tu wieje, będę musiała sobie chwilę podtrzymać te rzeczy. Chyba pogoda się zmienia i zaraz będę musiała stąd uciekać. No dobra, tymczasem spróbujmy. Rozprowadzę kolor niebieski za pomocą wody. Trzeba zrobić naprawdę dosyć duży roztwór z wodą. Czyli używamy w tym przypadku właśnie dużo wody i do połowy kartki mniej więcej zrobię po prostu niebo.
jeszcze za mało wody, widzicie? Akwarela wymaga dużo wody, dlatego pamiętajcie, żeby użyć papieru twardego. Na miękkich, zwykłych kartkach to Wam w ogóle nie wyjdzie, dlatego że po prostu ta kartka się nasiąknie wodą, zemnie się i zrobi się z niej taka brzydka faktura i nic już nie będziecie mogli z tym zrobić. Papier techniczny. I zobaczcie, za pomocą gąbki możemy rozetrzeć sobie te kolory. Nawet jeżeli to się nam pochlapie, to się nic takiego nie dzieje. Możemy to troszkę wytrzeć. Nawet jeżeli zrobią się, zobaczcie, zrobiły się takie zacieki, to nic nie szkodzi. To wygląda naturalnie. Być może wygląda to trochę jak jakieś dziwne chmury. Ja bym tego nawet nie ruszała troszeczkę, może to rozprowadzę jeszcze. Bardzo jasne letnie niebo. Oczywiście, gdybym malowała prawdziwy obraz akwarelowy w tej chwili, to pewnie bym się bardziej do tego przykładała. Teraz chcę Wam tylko szybko w trakcie tej lekcji pokazać, co można zrobić. I teraz trawa. Ta sama technika, czyli kolor zielony, po prostu rozprowadzony wodą. Wymieszajcie sobie tą farbę najpierw dobrze, zanim zaczniecie używać gąbki lub materiału do rozprowadzania, tak żebyście mieli równy kolor. Jest mokra, możecie dużo z nią zrobić, możecie na niej pracować i dokładać do niej różne elementy, rozprowadzać ją wodą, możecie dodając tu samą wodę na to niebo, zaraz spróbujemy uzyskać na przykład właśnie chmury, czyli wypłukać troszkę tego koloru. Przetarcia mogą powodować, że będzie to wyglądało jak chmura. Oczywiście trzeba zaczekać na końcowy efekt, aż to wyschnie. No i kochani, nie będę tutaj za bardzo teraz dużo dokładać, bo i tak nie zdążę wykończyć tego obrazu, ale widzicie, całą książeczkę, jeżeli chcecie użyć tego samego tła na wszystkich stronach, możecie zrobić w ten sposób. Bardzo szybko, w ciągu 5 minut pomalujecie sobie tło i pamiętajcie, żeby to zrobić na początku, na końcu nic z tego nie wyjdzie, nie uda Wam się rozprowadzić tak farby, jeżeli już coś drobnego na tym narysujecie. Po prostu Wam się to wszystko rozmarzy. No i dobrze, teraz na tym tyle umieszczacie swoje szczegóły. Zostawcie sobie jasny, najjaśniejszy punkt Waszej kartki na tekst. Ja zakładam, że ten tekst na przykład będzie tutaj, a tutaj umieścimy jakiś bohaterów. I teraz pierwsza porada dla najmłodszych. Możecie wypróbować bardzo fajnie tworzenie postaci za pomocą własnych palców. I teraz spróbujemy zrobić jakieś zwierzątko z no, tutaj mam złą farbę. A nic, ta farba jest po prostu już wykończona. No, te farby mam bardzo stare i jak widzicie, mokry palec i odbijamy sobie taki palec. W farbie. Spróbujemy z tego zrobić jakieś zwierzę. Co by to mogło być? Może zrobimy jakąś sarnę na tym tle. No i mamy już ciało sarny. I teraz pozostałe części tej sarny możemy dorobić za pomocą również palca, a później wykończyć to pisaczkiem i domalować szczegóły. No i teraz załóżmy, że mamy tutaj odbite części naszego zwierzątka. Resztę spróbujemy dorobić. No, co prawda ta sarna wyszła trochę bardziej jak osioł. W każdym razie zwierzę kopytne wyszło. Możecie dorobić zupełnie prostsze rzeczy. Ja na tej stronie narysuję Wam tutaj
inne propozycje zwierzątek, które możecie zrobić z odcisków palców i wymyślić po prostu swoje postaci. Mogą to być też całkiem z fantazji rzeczy. Po prostu dorabiajcie do tych odcisków w różne kończyny i części ciała. Lis? Może się uda? Coś w tym rodzaju. Mamy lisa. No i spróbujmy zrobić różne podobne rzeczy. Możecie to robić zupełnie prościej. Na przykład zrobimy sobie jakiegoś dziwnego ludka. Coś w rodzaju myszoskoczka lub innego chomika. A tutaj samo mi wyszło. No i w ten sposób właśnie z odcisków możecie tworzyć postaci i w bardzo łatwy sposób te postaci potem odtworzyć, używając tylko właśnie palców i tych drobnych szczegółów, które będziecie dorysowywać. Nic prostszego dla waszej historii. Możecie wymyślić wszystkie rodzaje zwierząt. Możecie zrobić las albo historyjkę o przyjaciołach właśnie z lasu. Dla ambitnych i dla tych, którzy uwielbiają rysować i lubią komiksy, proponuję zrobienie książki z komiksem, krótkiej. Możecie też wszystko zilustrować za pomocą komiksu i historię, i doświadczenia chemiczne, i w zasadzie każdy temat. Komiks jest dużo nowszą dziedziną literatury, ale jakby forma komiksowa również istniała od wielu, wielu setek lub nawet tysięcy lat. Jakby pierwszymi takimi formami komiksu, można powiedzieć, są hieroglify egipskie. Tutaj w bardzo uproszczony sposób za pomocą tych ikon próbowano przedstawiać właśnie treść. Także, moi drodzy, próbujcie i zachęcam was, róbcie książeczkę, może być krótka, ale spróbujcie coś konkretnego w niej zawrzeć. Albo wymyśloną historyjkę, albo właśnie lekturę, albo coś, co was fascynuje. Najbardziej zależy mi na tym, żebyście zrobili coś, co naprawdę was interesuje i przedstawili to w formie książki. Powodzenia i przesyłajcie pracę. Kochani, jeszcze nie koniec, bo chciałam wam pokazać na koniec tej lekcji, co przyszło. A propos domku dla lalek, nie mam dalszego ciągu jeszcze domku, ponieważ czekałam na przesyłkę. Ta przesyłka troszkę długo szła, cały tydzień w zasadzie nic nie dostałam, a dzisiaj doszły papiery, z których będę robić ściany do domku dla lalek. No i teraz. Tak zwany unboxing, czyli po angielsku, po polsku rozpakowywanie pudełka po prostu. Otworzyłam go, ale jeszcze nie wyjęłam i nie obejrzałam tych rzeczy, więc jesteście świadkami. Mam tutaj różne... różne materiały, które będą służyły nam mi do zrobienia ścian w domku i różnych rzeczy. No i tak, co my tu mamy? A, folia do obklejenia lodówki w kuchni, ale będę tą folię potem używać też na zajęciach plastycznych w szkole, kiedy wrócimy już do szkoły, bo jest jej dosyć dużo. No i tutaj mamy cztery rodzaje różnych oklein, które użyję do podłogi ścian w domku. Tutaj mamy piękną tapetę do sypialni, która będzie pasowała do tego eleganckiego, wytwornego stylu. Kwiatkowa tapeta do kuchni i saloniku, który jest w nowoczesnym stylu. Podłoga do łazienki i sypialni oraz ściany łazienki. Także wszystko już mamy i zabieram się do roboty. W przyszłym tygodniu mam nadzieję pokazać wam już efekt końcowy tego domku, a przynajmniej w dużym stopniu wykończone większość domku. Także kochani, do zobaczenia niedługo. Aha! Jeszcze przypomniałam sobie, w piątek jest
święto polskiej plastyki i muzyki. I z tego powodu mam zamiar przygotować dla Was też lekcję muzyki i spróbujemy sobie razem pośpiewać, bo dawno tego nie robiliśmy i warto byłoby przypomnieć Wam zasady dobrego śpiewania i zaśpiewamy sobie razem kilka piosenek, które już znacie, bo będą to piosenki między innymi z naszych szkolnych przedstawień, które wszyscy słyszeli. A z wieloma klasami też je ćwiczyłam normalnie na zajęciach z muzyki. Także czekajcie na filmik z muzyki i czekajcie na następną plastykę, a tymczasem powodzenia i miłego robienia prac. Cześć!